Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, Światło za Korle. świętymi ziemiami. Muszę znaleźć Olina i wypytać go o wszystko. Kim byli zabójcy? Jak mnie zobaczyli przez jego fokus? Kim jest ta kobieta? Wygląda jak ja. Czemu chcą mnie zabić? Ślad Olina wiedzie do południka. Kiedy go złapię, pogadamy i zapłaci za wszystko, co zrobił. I zapraszam do kolejnych przygód w grze Horizon Zero Dawn. No, widzę, koleżanka przedstawiła plany na dzisiaj. Niebezpieczna ta droga się wydaje, ale za to szybka. Żałowałem, że nie mamy bieguna ze sobą, ale chyba nie jest tak źle. Przyspieszymy nieco. No te kroki tak wolno lecą. A no tak, bo my powinniśmy gdzieś tam się udać. Ale myślę, że jednak zejdziemy tym razem normalnie drogą, bo ten skrót na lewo... No, wygląda jakby w Japonkach. Moment, co tam lata? Orzeł biały. Jakby w Japonkach na Tatry się wybrać, to miałem na myśli. To było coś ciekawego, nie wiem czy jesteśmy w stanie się wspiąć, żeby... Oj, będziemy chyba w stanie. Tylko żeby to nie było jakieś takie ryzykowne. A próby łowieckie! Jest tu, o, lata. A czemu nie możemy tego przeskanować? Zaraz wrócimy na szlak. A może tu jest właśnie nasz szlak? Może to coś nas przeniesie? No ty łobuzie latający. Na dole takie tam głupoty jakieś widzimy. A tego tutaj nie ubijemy? O, chyba nie chcemy z tym walczyć. No to wróciliśmy na szlak. Nie było tak łatwo. O, jeszcze tamto coś lata. No myślałem, że zobaczymy to od dołu, ale chyba nie będzie nam dane, bo widzę tu niezły skrót. Cześć kupcu. Liczę też, że... Będąc w południku, znajdziemy tam... Okej, ciekawszych handlarzy. Tak przynajmniej wszystko się zapowiada. A teraz, obierając drogę na skróty, chyba powinniśmy... bizony. Albo żubry. Dobra, to co? Skaczemy na żubra. Ba! Możemy już je ujeżdżać, czy nie bardzo? To jest jeszcze... niepewna sprawa. Bysior. Chodź to. Bysior 1, bysior 2. Wiemy, co jest podatne. Rogami może zapewne atakować. No i mamy też od razu podpowiedź, jeżeli chcemy zdominować takiego zwierzaka, to jaki poziom tych tuneli tam jest potrzebny, czyli to, co na czerwono. Żyleta, komnata. Kocioł, o właśnie. Byśmy musieli się wybrać tutaj, żeby móc je zdominować, ale to może w niedalekiej przyszłości. Zobaczymy, na co jeszcze tu trafimy, choć mam wrażenie, że ta fauna się nam nieco zmieni z tej strony mapy. I tyle z naszymi tam biegaczami, biegunkami i innymi sprawami. Tylko liski nam nadal towarzyszą w trasie. My się przebić musimy gdzieś tam. No dobra. Mam nadzieję, że to nie jest jakieś agresywne zwierzę i jak nas zobaczy, to nie będzie gonić, nie? Oby. No dobra, rozpoczynają patrol, a my za to dochodzimy do pięknego, takie zakazane miasto. Albo Eldorado. Oj, Nathan z Uncharted to by się tutaj czuł. By się czuł. Co tu mamy? Samotne światło. Magiczne miejsce. Aż dziwne, że jakieś misji nam tu nie dali, chociaż to się wszystko może zmienić. Jakieś moment. No to nie, to teraz typowo piochem po oczach nasypią. Jak nie deszcz, to burza piaskowa. Ale tutaj bez bizonka to ani róż. Bez bizonka nie, bez bieguna. O, tak. Czekaj, ktoś coś tu zostawił. Czujka. Czeka nas trochę. Drogi, chyba widzę coś, co by mogło nam w niej pomóc. Już potrafimy takie zwierzaki... ujarzmić. Czekaj, ty nawet nie próbuj go ubić. Zostaw w spokoju te rogacze, bo one są nam potrzebne. Samotne światło. Na dziku nie pojedziemy, czy na dzikiej świni. Ale jakby coś takiego zajść, to po to walczyliśmy w misjach pobocznych na żylecie, żeby móc... Czekaj, no nie denerwuj się, Andrzeju, spokojnie. Zobaczę, że ci się... Czekaj, wielkogłów? A ty nie jesteś żuwaczem czasem? Pokaż.
wielkogów, ale i tak możemy je zdominować, a tam też wielkogów. Dobra, to wy się tam bijcie, ale tu też miałem wrażenie, że jeszcze jeden... O, tam niżej chodzi. Jaki głęboki oddech. A ty co się denerwujesz, no? Przejdziemy tu, mam wrażenie, że jesteś chyba jeszcze do sprawdzenia. Okej, skanuj. Pewnie notatka. Otóż to. Nic interesującego specjalnie, ale tu jakieś skarby leżą. Dobra, Fokuś, wyłapuję kolejny sygnał. Ty, my nie sygnały, my mamy tu główną ścieżkę do przejścia. Chyba o to chodziło. Właśnie te pradawne rzeczy są dość istotne, czy dość wartościowe z perspektywy handlarzy chodzących po południku. Podobno tak to wygląda. No musiałeś pobiec. Pognało zwierzaka. No niemożliwe, że te krzaki nas nie ukryją przed problemami. Zostawcie Tytanika. Nie odwracaj się, nie odwracaj. Nie. Nie. Zabij ich, wilku głowie, a my sobie lecimy, tak? No nie dogadamy się dzisiaj z tymi stworami. Jak my mamy przyspieszyć na naszej drodze, jak jedyny środek lokomocji zostaje przez strażników ubity, no? Jeszcze rozumiem, jakby obiad sobie z tego zrobili, a tak? Też kto wie. Może brakuje im żelaza w diecie. Moment. Ładny znak. Chyba trafiliśmy do Mad Maxa. To tu powinni mieć samochody fajne. W Mad Maxie to było najlepsze, te wozy. No wyszedł nam spacer. Ale grzechem by było tego nie pokazać. Tym bardziej, że ten teren tak się różni od tego, co widzieliśmy do tej pory. Jack Sparrow, co ty to robisz? Mówiłem, że znów się spotkamy. Neil, wciąż łapiesz zbójów? O tak. Ostrzyłem nóż, czekając na zapach nieuchronnej walki. Nie zrozum mnie źle. Te gnoje wyjątkowo cuchną. Ale trochę paniki i desperacji nie zaszkodzi. Działa jak kadzidło. Jak ma na imię twój nóż? Po co nóż miałby mieć imię? No to nie pogadamy. Jesteś gotowa? Tylko nie myślę, że to lubię. Nie martw się. Twój sekret zabiorą do grobu. No pięknie, co może robić? O, Neil na pustyni. Pewnie to samo co Wisła w Warszawie. Neil nie chce nic mówić. A, no może się przyłączymy do tej batalii. Coś widzę? No, wszyscy za nami, no dobra, nie, ale tak naprawdę misja czeka. No kusi atak na bandytów, ale co się będziemy przejmować? Tylko, że znowu nam zabrali kolejny środek lokomocji. Jak tutaj się przedostać? Dalej, ale mówiłem, że Mad Max. No, ale ten widok, aż zaraz wejdę tu na pagórek. Tak przycupniemy sobie na moment, póki jest jasno. Cały dzień na drogę wykorzystamy. Koleżanko, nie jesteś głodna? Tam coś latało w słońce. Ła. Ależ to jest ogromne. Maszyna stworzona do walki. Nawet nie skanuję, bo zakładam, że brakuje nam trochę w naszej włóczni możliwości dominacji. Okej. Okay. Już jest południk. Jest też punkt zapisu, czy też szybkiej podróży, wolę je tak nazywać, bo częściej z tego korzystamy. Okej. Okay. Warto przeskanować ruiny, ale zarazem nic się w nich nie kryje. Już coraz bliżej. Au! Au, to... Wjechaliśmy w kaktusa. Tych to nie brakuje. No ładnie. Chyba dzisiejszy odcinek się będzie nazywał The Journey. Choć zmienia nam się otoczenie. Teraz już wiem, dlaczego tak bardzo lubią ten południk. Taka oaza nam się to robi. No ładnie. Prawda, zwiedzanie na biegunie byłoby ciekawsze, ale bym się nie zdziwił, jak twórcy specjalnie nas wciągnęliby w tę podróż na piechotę, żeby właśnie poznać... Czekaj. Nie, w krzok. Poznać tę okolicę. Podejdziesz tutaj? No chodź, sprawdź. Łobuz. Idzie. Teraz tak, jak, czy my dominację jesteśmy w stanie mu tak na twarz odpalić? Jest. Mam nadzieję, że... tylko nie kop. Że możemy na tym jeździć. Dosiądź. No i bak. Ostatnio na biegunie, teraz tu sobie jedziemy na tym rogaczu.
Będziesz dla nas żubrem, kolego. Szkoda, że to akurat na koniec drogi nam się trafił, no ale cóż. Byłem strażnikiem za poprzedniego króla. Zupełnie. Rzuca trochę nim, miota. Ale cóż zrobić? Sorry, kolega, myślałem, że go przetrącimy rogiem. No i to się nazywa podróż. Trzeba było już sobie zaraz na początku takiego kompana do drogi znaleźć. Byłoby sprawniej. Ale co widoki mieliśmy, to nasze. Uwaga! No i miło. Zrobisz jakiś użytek z tych rogów? No, tutaj na pewno handel kwitnie. Oj, musi. Czekaj, ognisko. Kapłan Słońca zakochuje się w córce kupca. Bach. Zatrzymaj się na sekundę. Zobaczymy, czy nie ma. Tu raczej nie ma misji pobocznych. I wio. Do ogniska i w drogę. Pod grodzie południka. Prywolne, czyż nie? No i jak? Czekaj tu na nas. Wrócimy po ciebie, koleżko. Przepraszam za zwłokę, ale wszystkie transporty do miasta są przeszukiwane. To okay. Oburzające. Jesteśmy wiernymi poddanymi. O co tu chodzi? Dzieje? Olin gdzieś tam jest. Podobnie jak Erend, ten drugi pionier, z którym rozmawiałam w noc przed próbą. Erend powiedział, że jeśli odwiedziłabym południk, przedstawi mnie swojej siostrze, kapitan straży. Swoją drogą, Olin, dobre imię do pokera. Albo właśnie i złe, bo później by się tłumaczyli. Ja tylko kolegę wołałem. Okej. Stać! Stać, nie ruszać się. Po ostatnim ataku żaden obcy nie może wejść do południka bez przeszukania. Ostatnie ataki? O czym ty mówisz? O zabójstwie kapitan Ersy i jej strażników. Napadli ich Kardża Cienia na Czerwonym Grzbiecie. Ersa? Czyli siostra Erenda nie żyje? A ty skąd znasz jego imię? Znam Erenda. Wezwij go, muszę z nim pomówić. Wątpię, żeby Erend, nowy kapitan Królewskiej Straży, wciąż w żałobie, tracił czas na jakąś brudną pionierkę. Aloy! Żyjesz! Myślałem, że cię zabili. Z drogi, z drogi! Całą drogę do południka, żeby mnie zobaczyć? Jesteś pijany? A, nie bardzo. Trochę. Więc żyjesz. Musimy to uczcić. Ja stawiam. Musimy porozmawiać. Sami. A ty weź się w garść. Może tam? A więc zezwala pan? Jasne, że zezwalam. Od teraz może wchodzić i wychodzić z miasta, kiedy tylko chce. Wedle życzenia, panie. No, sami, jak chciałaś. Co chcesz mi powiedzieć? Ło, może od siostry. Wiem, co się stało z Ersą. Przykro mi. Była dla ciebie ważna. Dla mnie? Ha, dla wszystkich była ważna. Zawsze wiedziała, co robić. Wszystkich ustawiała. A mnie pilnowała. A teraz mam niby zająć jej miejsce. Zamiast tego, co chwilę coś zawalam. Może kierunek serce i dowiemy się czegoś o Roście. Ja też kogoś straciłam. Podczas próby wychował mnie. Miał na imię Rost. To straszne. Jak to jest, że zawsze jak stanie się coś strasznego, każdy chce opowiedzieć najgorszą historię z życia, jakby to miało pomóc. Ta, ciekawe czemu. Nieważne. Chciałaś mi chyba coś powiedzieć? Pytanie, dlaczego tu jestem? Może wiesz? Wiele się zmieniło, odkąd rozmawialiśmy. Podczas próby zaatakowali nas jacyś zabójcy. Niewielu przeżyło. Właśnie siedzieliśmy w wiosce, jak były te wybuchy. Tam na górze. Paru waszych wojowników wróciło. Mówili, że większość zginęła. Nigdy nie słyszałem takiego jęku rozpaczy, jak wtedy od waszych ludzi. Jak przeżyłaś? Ważniejsze jest to, dlaczego zostałam celem. Jak to? Co masz na myśli? Zabójcy przyszli po mnie. Przez Olina. O czym ty mówisz? To nie ma sensu. Mama. Muszę znaleźć Olina. Muszę wiedzieć, co wie. Ale to przyjaciel. Nie,
to zdrajca. Nie wiem, kim są zabójcy ani czego chcą, ale wiem, że Olin z nimi współpracuje. Ale ja tego... Nie musisz tego rozumieć, Erend. Chcę tylko, żebyś mnie tam zabrał. Nie ma go. Wiele dni temu ruszył szukać części i reliktów. Może być wszędzie. A są jakieś miejsca, w których bywa, do których często wraca? Dom. Tu, w południku. Zabierz mnie tam. Muszę go przeszukać. Pewnie. O ile będę cały czas przy przeszukaniu. No to Olin. Chcę zobaczyć dom Olina. Teraz. Dobra, dobra, chodźmy. Dobrze, że mamy rozum. Wciąż myślę o wojnie. Jak to dobrze faceta sobie urobić? Pantofel. Pantofel. Tak wielu ludzi i wszyscy mówią naraz. Jak tu można myśleć? Ja nie myślę. Po prostu piję. Jest to jakiś sposób. A ciekawe, jak zaczniemy biegać, czy on też przyspieszy? Ta dziewczyna, czy to Nora? Dzisiaj to już wpuszczają do miasta byle kogo. Patrz na siebie. To musi być iglica, ależ ogromna. No ładnie, trochę lepiej się urządzili niż Nora. U nas to bardziej taki rustykalny styl. Zemsta za Ersę. Jak długo król Awad będzie się chował w pałacu? Jak każdego roku! Czemu przebaczać ciemiężycielom, katom i mordercom? Erend, powinno ci zależeć na zemście! Zamordowali ci siostrę. Nie chcesz jej pomścić? Jeszcze jedno słowo, ty wypalony żużlu, a sam cię wtrącę do lochu! Wynocha stąd, albo wszystkim wam skopię dupska! O co mu chodziło z mordercą Ersy? Nie teraz. Okej, okay, pozdrówmy. W sumie mamy żużlowe szkło, więc jesteśmy w dobrym miejscu, żeby je użyć. No. No. To się nazywa ta niesprawiedliwość w życiu. A my cały czas w jakiejś starej chatce na końcu świata siedzieliśmy. O, to było subtelne. Jesteśmy. Nie popsuj niczego. Może poza drzwiami. Wszystko to dla jednej osoby. Opłaca się mieć znajomości na królewskim dworze. Jak to dobrze, że Olin zostawił mu klucze. Dobra, coś na pewno na piętrze trzyma. Fokus, odpowiedz nam. O, właśnie. O, ale mam wrażenie, że widzieliśmy mały spadek klatek. Czyżby to był ten moment, w którym konsola może nie wyrobić? Może tak być. O, ciekawa drabina. Rzeczywiście się chłopak nam urządził. Ale nadal pusto. Nadal nic. A tu co? Skrzynia. Chętnie bym skoczył. No nie wiem, czy to dobry plan, ale lepszego nie widziałem. Dobra. Okej. Okay. No to jest odpowiedź. Szukamy dalej. W tym rogu dywan jest wystrzępiony, a podłoga wytarta. Ło, nareszcie coś. Już myślałem, że kolega nas oszuka i tu nic nie ma. Dobra, to jest dość bolesny sposób zejścia na dół, ale mamy. Mamy to, zbadaj. Sprawdźmy pod spodem. Skąd to się tu wzięło? Ważne, jak się przez to przebić. Bez klucza nie da rady. To jest właz produkcji oseramskiej. Nic nie przejdzie. Jeszcze zobaczymy. Okej, okay, pomów. Raczej nie przejdziesz przez ten włas. No jak nie, jak tak? Wszystko w porządku? Jestem już dość trzeźwy, nie trzeba mi nowej pogadanki. Nie o to chodziło. Chodziło o to, co zdarzyło się tam, na ulicy. Nie chcę o tym mówić. Jesteśmy tu, bo mówiłaś coś o Olinie, więc rób swoje. Czy Olin cię kiedyś zaprosił? Nie. Kiedyś byłem na progu, jak wracaliśmy nad ranem z solidnej popijawy. Wypiliśmy wtedy może wina, ale ja mam mocny łeb. Zazwyczaj.
A to wino nie było przezroczyste czasem? Mówiłeś, że Olin ma kontakty na dworze królewskim. Czy zna osobiście króla Słońce? Nie. Czasem robił zwiad dla dworu, sprzedawał jakieś dawne cacka możnym, ale nigdy nie był u samego króla. Jeśli masz rację i Olin jest w coś zamieszany, król Słońce Awad z pewnością nic o tym nie wie. Wiem, co mówię. Okej. Okay. Rozejrzę się. Po to przyszliśmy. To jednak mam nadzieję, że coś możemy zepsuć. No ja mam wrażenie, że jakby... A moment. Teraz trzy razy spadliśmy, nie po to, żeby... Nie, nic nie tracimy. Bardzo dobrze. Prawa fizyki, kolego. Trzeba było... O właśnie. Wygląda na duże i ciężkie. Popchnijmy to nieco. Mieliśmy niczego nie psuć, prawda? Samo się przesunęło, tak to. Podmuch wiatru, te sprawy. Zefir, burz. Okej. Okay. O, ty już na dole. Tak, żeś ty na śladów nie zatarł. CSI, te sprawy. Jak ci się tu podoba? Nikogo nie będziemy pomawiać. O! I robi się ciekawie. Służ, a będą żyć. W innym wypadku poderżniemy im gardła i zostawimy ciała, by gniły w słońcu. Złapali jego żonę i dziecko. Oni? Jacy oni? Zabójcy. Musiał być posłuszny, bo mu grozili. No... To zmienia postać rzeczy. Ale mówię, że Olinowi tak źle z oczu nie patrzy akurat. Dwuwymiarowy obraz. Moment, bo jeszcze coś na stole było. Trzywymiarowa książka. To wszystko? Chyba prowadził dziennik. Olin? Wiedziałem, że umie czytać, ale żeby zaraz był poetą? No i wszystko jasne. Wiedział, że jestem celem. No dobra, jak szaber to szaber. A co na tej mapie? Miał rozmach. Mapa. Glify oznaczają odwiedzone miejsca. No to nic, pomówimy teraz. Redina, to czytaliśmy, to widzieliśmy, to słyszeliśmy. Masz swój dowód. Na ostatniej stronie. Pisze o spotkaniu i zleceniu na moją głowę. Mówił, że jest przyjacielem. A to zdradliwy oszust. Skąd umiesz czytać te glify? A te rzeczy, co widzisz, jak ty to robisz? Głosy. To fokus. On pokazuje niewidoczne. A fokus Olina to samo? Urządzenie jest takie samo. Ale Olin i zabójcy mogą ze sobą rozmawiać przez swoje fokusy na duże odległości. I spoglądać przez nie również, jak przez czyjeś oczy. Więc tak zabójcy cię widzieli. Przez Olina. Tak, na to wygląda. No to co? Skoro już wiem, gdzie znajdę Olina, muszę iść. Sama? Gdzie? Poradzę sobie. Sama jestem szybsza. Czekaj. Jeśli z tym czymś widzisz niewidzialne... Z drogi, Erend. Pomóż mi, błagam, Aloy. Muszę wiedzieć, kto zabił Ersę. Nie tylko, że to zrobił ktoś z Skarża Cienia, to wiem. Ale konkretnie, kto to zrobił, proszę. Przykro mi z powodu siostry, ale to twoja wojna, nie moja. Nie mów, jakbyś niczego nie rozumiała. Przybyłaś tropić ludzi, którzy prawie cię zabili, prawie zabili twoich bliskich. Dlaczego ty masz mieć zemstę, a ja nie? Słuchaj, ruszę do Czerwonej Przełęczy, gdzie znaleźli ciało Ersy i tam zaczekam. Proszę o kilka chwil twojego fokusa. To wszystko. Nie każ mi błagać. Czerwona Przełęcz. Będę o tym pamiętała. No już myślałem, że nie wiem, co naszej koleżance zrobi. Jak tu nie pomóc? Koledze. Myślałem, że przez ścianę przejdzie. Okej. Okay. Jak wyglądają nasze misje w takim razie? Główne. O,
No na główny to my się jednak wybierzemy za poziomów kilka. A teraz coś na 12. Jeszcze mamy do dokończenia. Znajdź Olina na wykopaliskach, które były zaznaczone na jego mapie. Idziemy w ciemne, nieciekawe regiony. To co? Chyba w drogę, póki jasno jeszcze jest. Niby miasto słońca, ale mam wrażenie, że noc też tutaj może nas spotkać. A tego byśmy nie chcieli. Już wystarczy burza piaskowa na jeden odcinek. Czeka nas mała droga, ale na szczęście kumpel też i na nas poczeka, więc nie powinno być tak źle. O ile znajdziemy Olinę oczywiście. Szykuje się niezła zabawa, to dobre widowisko. Moment, moment. Ludzi w potrzebie nie będziemy opuszczać. W zeszłym tygodniu było lepsze. Daj mi spokój, pionierko. Nie trzeba mi najemnika, ja potrzebuję cudu. Kogoś, kto powie, kto pozabija mi ludzi. Umiem tropić. Mogłabym pomóc. Co się stało? Zbiorowe zabójstwo, mówię ci. 5 nocnych strażników poszatkowanych w kamieniołomie. Może jak będziemy przy okazji. 5 ludzi zabitych? Jak? Nie wiem. Jeden był kumplem sprzed wyzwolenia. Wcześniej pracowaliśmy tu jako niewolnicy szalonego króla. Mój przyjaciel, niech zawsze kroczy w świetle. Ten to umiał walczyć. Tych diabłów albo było dużo, albo były ciche. Mogły ich zabić maszyny? No nie bardzo. Kamieniołom jest ogrodzony. Nie widziałem, aby Jastrząbłysk kiedyś coś takiego zrobił. Jastrząbłysk, no ładnie. Nic nie wydało ci się dziwne lub niepokojące? Ano, zobaczmy. O tak, strzępy ciał, potoki krwi. Przepraszam, za duży stres. Nie nawykłem do mordów. Nie, nic dziwnego. No może to, że ostatnio trochę wysadzaliśmy. I Sarawat powiedział... Nie, to głupie. Tak. No. Używaliście materiałów wybuchowych? Jasne. Żeby dostać się do dobrego towaru. Robimy tak co rok przez tydzień. Ale to nie ma nic wspólnego z ofiarami. Ich coś... Coś się rozdarło. Nie rozerwało. No, różnica dość subtelna, no ale... Co dokładnie powiedział Sarawat? Oj, nic. Ciągle tylko bełkocze o tej tam kupie kamieni. Mówi, że nie pamięta jest wczoraj. Mówiłem mu, że tu kamieniołom i cały dzień nic, tylko nosimy kamień. To nie dziwne, że kamienie się ruszają. Przygłup. Rozejrzę się po kamieniołomie. No, proszę bardzo. Uwielbiam ten fragment. Dobra, możemy lecieć dalej. Ten? O, nie działa nam. Podpal. Uwielbiam ten fragment. Okej. No i ciemno. Tak to jest. Wolę o tym, jak kapłan słońca... Niby 5 minut na pogaduszki, a zleciało w pół wieczoru. Trochę się dziwię, że ten nasz nowy kumpel nie ugościł nas właśnie jakimś trunkiem, poczęstunkiem, tylko od razu chodź na misję. Kolejne ognisko. No dobra, nie ma co też odpalać każdego ogniska. Widzę, że twórcy poszli na rękę, no ale tak to jest. Skoro się płaci za szybką podróż, to może być na każdym kroku tej szybkiej podróży to naprawdę dużo. Okej. Okay. W sumie fajnie by było w nocy być w południku przez chwilę, bo może to wyglądać nieźle. Czekaj. Co to jest? Kopnąć to, czy jak? A, dobra. Tylko takie oświetlenie drogi. No, biegnij. Z takimi nogami wygląda na równie szybkiego, co głośnego. No, okay. Uważać. Weźmiemy go na siebie i lecimy. Kolejne ognisko. Dziękuję bardzo. Przy następnym sobie przycupniemy. Okej, okay, ty, rogacz, umiesz? Umie. Gorzej by było z wejściem na pagórek, ale nie jest źle. Teraz czekaj, zwolnij. Wio. Prr. Musimy, chyba trochę zboczyliśmy z drogi. To było na nią wrócić. Dobra. Tam czujko się już uspokój. Tu powinno być nieźle i chyba gdzieś to... O, tu. Mamy to. A tu coś idzie? A, bandyci. Wielkogłów. No ładnie. Ale to co, mamy się obrazić, że mamy wielką głowę, czy jak? Ten pogłów. Okazuje się, że przy tych bandytach chyba była droga do kamieniołomu. A tak głośno strzelali, że dorobili się problemów. Może dla nas to i lepiej.
Jako się cicho przemkniemy. Zajęci sobą. Panowie, panie. Inni tacy tam. O, to się przyda. Bierz. Liczę na jakieś grzyby tu w kamieniołomie. I gdzie jest wejście? Tu. Fokus nie podpowiedział, ale można dojrzeć. Dobra. Nic ciekawego. Ale może się przyda sam wywar. No właśnie, bo my tylko z roślin korzystamy. W sumie zawsze są jeszcze wywary. To o to ci chodzi? Przywrócić pradawne rzeczy do życia? Ich moc nam służy. Maszyny, demony wprost spod ziemi? To istny koszmar. Koszmar, tak. Najgorszy koszmar naszych wrogów spełniony. Tak, powstań! Złapać go samego. One nas wszystkich zniszczą! One zniszczą tylko naszych wrogów i oddadzą odebrane nam... Fokus. Przestał działać. Przeszukać teren. Mamy intruzów! Musisz mi wybaczyć, Aloy. Nie dałaś mi wyboru. Kto mówi? Ktoś zainteresowany. Mają wyłączone fokusy, ale to się może zmienić. Reszta należy... Kto mówi? No, Brom nas zaraził. Ładne to rzeczy. Takiego skaziciela na jeden strzał wziąć to chyba lekko nie jest. Ale zresztą... powinniśmy sobie poradzić. No ci snajperzy to piękne miejscówki. Przyjęli do walki, mogliby się z nami podzielić. No dobra, ale zaczniemy od czegoś prostego. Może ty, kolego, wydajesz się dość łatwym celem. Tylko te beczuki na twych plecach. Coś takie niewdzięczne. Okej, żeby nas tutaj Deus Ex Machina nie ujrzała. I teraz ty, kumplu. Bach, jest. Oho. Zapamiętaj imię Nora, będziesz je krzyczeć. I teraz ty schodzisz. Mam wrażenie, że od jakiegoś czasu nie wchodzą na hedy tak od razu na raz. Nic nie widziałeś. Widziałaś. Widziałeś, skaziciel. Snajperzy. Niedobrze. Niedobrze. I teraz tak. Tam ktoś idzie. I tyle, jeżeli chodzi o nasze wejście. Nie, może jednak nie tyle. Myślę, że już po robocie. Snajperów chyba nie ustrzelimy. Co to było? Echo. Dobra. To widzę, jest Olin, a jeżeli... A tu jest snajper, ale leżący snajper. Dobra, nie. Niech tu nic nie podchodzi. Dogadamy się. Tak, tu jest nasza nieprzekraczalna granica. Gdzie ci snajperzy? Z tamtych lat. Oj. Oj. Mogę się rozluźnić. No nie wiem. Nie powiedziałbym. Ma droga. Dobra. Tyle jeżeli chodzi o skazicieli. Możemy sobie jakieś pułapki wytworzyć. Możemy, ale chyba nie warto tracić te linki jakie mamy, czy druty. Bo one się bardziej nam przydadzą później do wytwarzania lin. Lin, no... Tak, zakręcone to, ale wiadomo o co chodzi. Teraz tak, tam jest snajper, ale kompletnie nie widzę jego głowę. No i tyle. Czemu nam wyłączyło w sumie ich oznaczenie? Mam wrażenie, że sobie każdego mieliśmy ładnie tutaj. Zapunktowanego. No dobra, czyli... tamten jest za kamieniem. Możemy w to wejść? Możemy. Czyli jak coś, to wiemy, którędy uciekać przed stworami. Tu ktoś jeszcze siedzi. Bardzo ładnie.
Jeszcze tamten snajper u góry, jakby go tu... A może uda się potem wejść? Nie, nie bardzo. A nieźle się kryje. Dziad za kamieniem siedzi, ale możemy wejść na tamto stanowisko w sumie. Może udałoby nam się coś ugrać. Dobra, czujki przeszły. To i my idziemy w krzaki. Aha. I co, koleżanko, jesteś rozluźniona? Nie, to wątpliwa kwestia. Czekaj, my już... Nie, dalej kamień tylko widzimy. Okej. Okay. Zastanawiam się, czy noc daje nam jakiś bonus w tej całej walce, czy raczej to jeden pierun i tak... One nas... Czy oni, one... Ono nas wszystko widzi tutaj normalnie. Czy... Coś ty zrobiła? Nie! Jak to dobrze, że odpaliliśmy sobie umiejętność strzelania z lin. Myślałem, że na niebiesko. A to co? Białe? Nie, jednak żużlowe szkło. Jest tutaj. Chyba ostatni snajper. Bardzo dobrze. Zastanawiam się, czy tak, czy te stwory tutaj chodzące są w stanie doskoczyć do nas. Bo jeżeli chodzi o ludzi... co wy robicie? Olin? Co żeś ty tam? Olin? No... Jeżeli to był Olin, to nie jest to najmądrzejszy jegomość. Tak, no myślę, że jak już nie ma tych ludzi, to już jest to spokój. O, sorry, nie ma nas. A może? No, to jestem. No właśnie, to jesteśmy, to zaczynamy zabawę. Okej, okay, walka na górze może i wygodna, ale myślę, że mało efektowna, żeby pokazać ją na kanale, więc strzał w rdzeń, a reszta w oko powinna rozwiązać nasze problemy, tak. I to chyba wszystko. Czas spotkać się z Olinem. Jak nim to zrobimy, pozbieramy. Mimo wszystko z tych maszyn fajne rzeczy potrafią wypaść. No i właśnie, antyczne zło. Otóż to. Ty się jeszcze ruszasz? Oplot jak oplot. Odyseja. Odyseja kosmiczna, tak? Tu jeszcze tak, coś na zielono. A, bo to od strażnika. Szkło pustyni. No lepiej niż żużlowego z takiego pić, myślę. No kolego, teraz się tłumacz. Ty żyjesz? Przyrzekam. Powiem ci wszystko. Wiem o tym. Zabójcy, którzy przyszli podczas próby. Kim oni są? Zaćmienie. Coś jak święty zakon. Kult. Odłam Kardża Cienia. Kardża Cienia? Chociaż nie przypominają innych Kardża. Nie modlą się do słońca. Czczą coś w rodzaju diabła. Nic mnie nie obchodzą ich przesądy. O, to żadne przesądy czy coś. Ich diabeł jest prawdziwy. Ma imię, głos. Przeraźliwy głos. Robią, co im każe. Diabeł? Ten diabeł, którego zaćmienie wielbi, ma imię? Hades. Tak go nazywają. Hades. Słyszałeś, jak przemawia? Jak metal kocham, słyszałem. Jeden raz, jak cię ujrzał. Ten głos. Zimny, straszny zgrzyt, co drapie w kościach i drąży trzewia. Metaliczny, ale inny niż coś, co można wykuć w kuźni. I co powiedział? Wykryto zagrożenie systemu. Tylko trzy słowa. Ale głosem samego diabła. Jak metal kocham, no dobrze. Czego chcą ci kultyści z zaćmienia poza mną? Nie mówili. Ale skoro Kardża mają wojnę domową, pewnie chcą obalić króla i przejąć południk. Co mam z tym wspólnego? Nie mam pojęcia. Podczas próby ktoś po mnie przyszedł. Wysoki, silny, martwe oczy. Hilis. Kim on jest? Groza Słońca. Zbieracz trupów, jak go nazywali, za czasów szalonego króla. Szkoda, że z nim nie zdechł. A teraz przewodzi zaćmieniu. Mówię ci, to najgroźniejszy drań pod słońcem. Jak zwerbowało cię zaćmienie? Wiem, że porwali twoją rodzinę, ale czemu ciebie? Byłem szperaczem. Przeszukiwałem niebezpieczne miejsca, byłem w tym dobry. Pewnie wiedzieli, że nadam się na zwiadowcę. Kopałem przy ustroniu stwórcy. Gdy wyszedłem, już czekali. Zaśmiałem się na widok kapłana. Wtedy właśnie pokazał mi zachętę Hilisa. Już się nie śmiałem. Dali mi fokus, żeby mnie śledzić. Wykonywałem rozkazy.
Miałeś wstęp do Południka. Dlaczego nie dotarli do Awada przez ciebie? Miałem za dużo na sumieniu, żeby liczyć na audiencję u Króla Słońce. Ale z tego, co Ersa i Erend mówili, zaćmienie słyszało każde słowo przez fokus. Dlatego nie mogłem cię ostrzec. Za najmniejszą próbę zabiliby mi rodzinę. Trzeba było kopać w ustroniu morskim. Czemu zaćmienie odkopuje starożytne maszyny? I jak je uruchamiają? Myślałem, że to na części, ale oni je wskrzesili. Wkładają do środka jakieś urządzenie po to, żeby Hades mógł szeptać do nich i wzywać je zza grobu. Miałam okazję z nimi walczyć. Coś jeszcze? Tak. Te, z którymi walczyłaś, to skaziciele. Ale są i inne. O wiele większe. Najeżone dawną bronią. Nazywają je uśmiercaczami. Widziałem je tylko zakopane w ziemi. Ale po dzisiejszym wszystko jest możliwe. Wygląda na to, że szykują armię. Jeśli tak, świat czeka zguba. A ja kopałem grób. Zabójcy z zaćmienia ruszyli za mną, bo pomylili się. Szukali starszej kobiety z krótkimi włosami. Kim ona jest? Nie wiem. Mój fokus pokazał ją raz w ruinach Ustronia. Może tam ją znajdziesz. Widziałeś ją w ruinach? Jak? Tam były drzwi, a obok nich jakieś dawne urządzenie, które zawierało obraz kobiety. Mój fokus zapisał położenie. Wyglądasz jak ona. To twoja matka? Ja tutaj zadaję pytania. No ładnie. Czas cię osądzić. Wszystko. Czas z tym skończyć. Nie będę błagał o życie. Ale jeśli masz litość, uwolnij moją rodzinę. Proszę. Gdzie ich znajdę? Mój fokus zapisał położenie. Zawsze są tam straże. Ale widzę, że sobie poradzisz. Też w fokusie? To skomplikowane. Nie masz prawa żyć? Odkupienie. Musisz się bardzo postarać, żeby odpłacić za wyrządzone zło. Oszczędzisz mnie? Po tym, co zrobiłem? Tak. Rozpocznij nowe życie. Tym razem lepsze. Zatem przez resztę życia będę twoim dłużnikiem. Idź tam, gdzie trzymają twoją rodzinę i czekaj na mnie. Niech będą pierwszymi, których ocalisz. Nie zasłużyłem na litość, ale oddam życie, żeby na nią zasłużyć. Będę czekał na ciebie. Przy okazji, sorry za drzwi w domu, jakby co, Olin? No i poszedł. A jak coś, to będzie na naszego drugiego kolegę. Długi odcinek, ale myślę, że dość ciekawy, a nawet bardzo ciekawy, więc pora się pożegnać. Ktoś tu żyje jakąś magiczną, czarną mocą. Sam diabeł przyszedł, Hades jest z nami. Ech. Dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się, hej, hej.